Halo, Siemanko, jak się nazywasz i jakie masz pytanie? siemanko, Mateusz, jestem z Krakowa. Mam trzy pytanka. Siema. Cześć, cześć. Siema, siemka. Pierwsze pytanko do Boxdela. Boxdel, ile jeszcze razy spytasz miksera o ekipę? A, to widzę, że chyba trąba tutaj dzwoni. No, jestem bardzo ciekawy, bo tutaj mamy walkę między Popo i mikserkiem, ale jest główny temat ekipa, fejma, ekipa. Dobrze. Spytam go, myślę, jeszcze parę razy. Dobra, okej. Okay. Jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, Bogdel. Jak dbasz o swojego wąsa? Bo od kilku face-to-face'ów i cage'ów jestem taki, że ten twój wąs jest coraz piękniejszy i chciałem się po prostu dowiedzieć, jak to się stało, jaka jest geneza, jak o niego dbasz. Dobrze, no to Mateuszu, dbam o niego w ten sposób, że kręcę go po prostu na specjalnym żelu. No i mi się trzyma po prostu. No tutaj nie ma zbyt dużej filozofii. Musiałem ogarnąć po prostu patę na to, żeby przykleić go od nosa do końcówy i na końcu zakręcić. Podkręcony wąs jest też, stał się synonimem podkręcenia dymów. No ale tutaj z racji tego, nawiązując do twojego pierwszego pytania, że pomiędzy chłopakami nie ma zbyt dużo złej krwi, no to posiłkuję się po prostu historią miksera. I mam nadzieję, że to rozumiesz. Jest podkręcane. Nie. Ja tutaj nic do tego nie mam, po prostu wpadło mi takie pytanie do głowy. I ostatnie pytanko. Niestety Popa o nic nie spytam, ale mam ostatnie pytanko do miksera. Mikser, No. co byś zrobił, gdybyś spotkał Nowciaka w Siennej Uliczce? No jak to co? Myślę, że odpowiedź jest prosta. No, odpowiedź jest prosta, smaczna i prosta. Dobrze, w takim razie to było na tyle, panowie. Popo, też jesteś koks. Mega dziękuję za komplement. Spoko, nie ma sprawy. No, dobra. Dzięki Hello! Trąba za telefon. Siema.